witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym niedzielę nabożeństwie w Kościele Oaza w Wiśle. Witam wszystkich tutaj na sali zgromadzonych oraz osoby, które z nami ten czas spędzają wspólnie na nabożeństwie za pośrednictwem internetu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zechcieliście właśnie dołączyć do nas w tym czasie nabożeństwa, a nabożeństwo szczególne, bo będziemy jak w pierwszą niedzielę miesiąca obchodzić pamiątkę wieczerzy. Także to już w trakcie nabożeństwa, ale zanim to nastąpi, to poprosiłbym tutaj osoby, które może są pierwszy raz albo chcą przekazać pozdrowienia ze społeczności, z których przyjechaliście, to możecie teraz właśnie to zrobić. Jest ktoś taki? Dziękuję bardzo za pozdrowienia z Kościoła Wolnych Chrześcijan z Brzeszcz. Czy są jeszcze osoby, które chciałyby przekazać pozdrowienia? Jarek, tak. Dziękuję bardzo. Oczywiście rozumiem, że przekazałeś. Tak jest, bardzo dobrze. Tam, gdzie jesteśmy, z tej społeczności przekazuję pozdrowienia. Macie wszyscy takie upoważnienie, także nie krępujcie się gdziekolwiek jesteście w innych miejscowościach. Z Anglii. Bardzo jest nam miło, że jesteście z nami dzisiaj na nabożeństwie i również przekażcie pozdrowienia do Anglii. Czy są jeszcze goście? Nie ma. To poproszę teraz gościa, która przekaże nam wydarzenia nadchodzącego tygodnia oraz to, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym nas właśnie zachęcić, poinformować i właśnie też prosić, bo dzisiaj będzie trochę takiej też prośby do osób, które mogłyby usłużyć, a już mówię o co chodzi. Spotkanie środowe o godzinie 18:30 tutaj w kościele, także też bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że właśnie pastor nas poprowadzi w tym czasie. W kolejnym fragmencie objawienia Jana, bo studiujemy właśnie raz w tygodniu objawienie Jana, a za następny tydzień pierwszą księgę Mojżeszową i tak na zmianę. Także naprawdę jesteśmy ubłogosławieni słowem. Bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 18:30 tutaj w kościele. I w piątek spotkanie młodzieżowe też o 18:30. Już też właśnie mówię o tym, informuję tutaj w kościele. To są nasze stałe spotkania, natomiast te, które są zaplanowane, jak Pan Bóg pozwoli, byśmy się mogli właśnie zebrać też na innych jeszcze takich wspólnych konferencjach, to już właśnie konferencja jesień 2 grudnia w sobotę od 9 do 17. Ogłoszenie tam wisi na tablicy, ale ja jeszcze go też tak tutaj szczególnie właśnie podkreślam. Trzcinę nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi. To jest właśnie takim wersetem, który chce pobudzić nas, że nieważny wiek, ale ważne jest właśnie chęci, pragnienia do tego, aby służyć Panu. I ta konferencja też ma na celu to, żeby nas pobudzić do tego. Może są ludzie bardziej właśnie gdzieś tam wycofani z racji wieku, z racji braku sił. Więc to jest też takie zachęcenie dla nas wszystkich do tego, żeby uczestniczyć w konferencji. Brat Marek Głodek będzie właśnie usługiwał słowem. Moje miejsce w kościele i w służbie. I jak radzić sobie z samotnością. Takie główne dwa tematy, bloki tematyczne. Pastor nasz poprowadzi tą konferencję. No i właśnie tu jest prośba związana z tą konferencją, ponieważ są dwie sprawy. Potrzebujemy osoby, które by chciały się jeszcze właśnie zgłosić do zaangażowania się w kuchni. Mamy już jakąś tam ekipę, kilku osób, ale im więcej, tym bardziej rozłoży się ta praca i szybciej. Szczególnie do młodych ludzi też to jest skierowane, do młodzieży, ale nie tylko. Więc bardzo prosimy, jeżeli ktoś będzie mógł właśnie nas wesprzeć w organizowaniu tego czasu,
szczególnie właśnie w kuchni, w sprzątaniu, w zbieraniu naczyń, w myciu i tak dalej. To są te właśnie prace związane z tym. Także bardzo prosimy o to, żeby się zgłosić do Agnieszki albo Daniela. Ona chętnie przyjmie każdą osobę chętną do pracy na listę oraz podczas sprzątania. Bo też, żeby sprawnie i szybko nam poszło, żeby nie rozłożyło się to tylko na jedną, dwie, trzy osoby, jeśli chodzi o sprzątanie, czyli po zakończeniu konferencji, to im więcej nas do sprzątania, tym szybciej i sprawniej i pewnie lepiej. Także bardzo prosimy o to, żeby właśnie się zgłaszać. Jak ktoś poczuje w sercu, że chce pomóc, to jak najbardziej jest ta potrzeba. I druga sprawa związana również z prośbą. W tym czasie konferencji jesień będziemy mieć taki czas zbierania pieniążków. A robiliśmy to ostatnio w ten sposób, że przynosiliśmy fanty i te fanty potem losowaliśmy za jakąś tam kwotę właśnie. I pieniążki z tego były przekazywane na służbę w Ugandzie. Tym razem właśnie ta służba również będzie wspierana i chcemy zakupić maszynę do szycia dla dzieci, dla młodzieży w zasadzie, która się tam uczy właśnie i z tego będzie przekazane będą pieniążki na ten cel. Więc prośba dla nas jest taka, żeby przynosić fanty. Będzie tu taka skrzyneczka, siostra Bogumiła opisze, żebyśmy wiedzieli, gdzie wkładać różne rzeczy, które byśmy chcieli podarować, wylosować, to już według inwencji naszej, ale jest właśnie taka prośba, żeby zakupić, przynieść i potem będziemy na konferencji jesień mogli też to wylosować, będzie taka loteria i z tego zbierzemy pieniążki i przekażemy na maszynę do szycia do Ugandy. Kwota uzgodniona? Chyba nie ma jakiejś konkretnej. No myślę, że no ile zbierzemy, tyle poślemy, natomiast sam fund to już chyba według własnego uznania. I to jest jedno jeszcze, mam jeszcze jedno ogłoszenie w sprawie Sylwestra, trochę więcej danych mam, że będziemy go spędzać w Sylwestra, a wypada to w niedzielę w Krokusie. To jest właśnie dom wczasowy w Wiśle, Krokus. Mamy tam salę wynajętą. Koszt za osobę 81 zł za osobę dorosłą i dla dzieci od 4 do 12 roku życia 71, a do 3 lat za darmo. Więc takie właśnie mamy dane. I chcielibyśmy już, wiem, że już część nas się zapisała, kto jeszcze nie zdecydował, jest ta możliwość. Mamy listę, także można do Irka albo do mnie się zgłosić i wtedy po prostu zapiszemy i będziemy się organizować na Sylwestra zborowego, który będzie w Krokusie. Natomiast tu w kościele będzie Sylwester młodzieżowy i tu młodzież jest zaproszona i też można się zapisywać. Lista otwarta dla młodzieży, żeby mogła uczestniczyć w Sylwestrze Młodzieżowym. Kościół będzie tutaj zajęty, więc przez młodzież to my się organizujemy jako zbór i nasi znajomi właśnie w zaprzyjaźnionym domu wczasowym Krokus. Także byliśmy w zeszłym roku, było bardzo fajnie. Mieliśmy salę, którą się okazało, że była trochę za mała, więc teraz będziemy mieć większą. Może nas być więcej, więc lista otwarta na zapisy. To są wszystkie ogłoszenia. I teraz właśnie, abyśmy też mogli skupić nasze myślenie i nasze właśnie teraz wołanie do Pana i modlitwę i uwielbienie, to chciałam nas tak właśnie teraz skierować słowami z Księgi Psalmów, z 69 rozdziału,
Powiem, że tych kilka wersetów tak dotyka spraw, które są dzisiaj też aktualne i na bieżąco, o które się modlimy. Bo modlimy się o prześladowany Kościół, bo modlimy się o Izraela, którym się dzieje źle. Modlimy się o to, żeby też w tej sytuacji niepewnej, w której jesteśmy, różnie też właśnie czujemy się i wylewamy to przed Panem. A Księga Psalmów i tych kilka wersetów właśnie tak bardzo też nas w tym poprowadzą. Od 30 wersetu przeczytam. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Czasem się tak czujemy. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże, dziękczynieniem będę je uwielbiał. Będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg wybawi Syjon, odbuduje miasta ziemi judzkiej i zamieszkają tam i posiądą ją. Potomkowie sług Jego odziedziczą ją i osiądą w niej ci, którzy miłują imię Jego. Amen. Będziemy teraz mieć czas uwielbienia i modlitwy. Dzisiaj, tak jak mówiłem na wstępie, pamiątka wieczerzy i ten czas uwielbienia i modlitwy przeznaczmy na takie zbadanie własnych serc, aby ten czas właśnie później, gdy będziemy przystępować do pamiątki, był już czasem, gdzie nie będziemy mieć żadnych przeszkód ku temu, aby tą pamiątkę przyjąć. Być może są jakieś rzeczy, które wymagają uporządkowania między nami, to właśnie potraktujmy ten czas na to, aby właśnie to zrobić, aby uzgodnić wszystkie rzeczy z Panem Bogiem, uporządkować. On poprzez Jezusa Chrystusa wszystko wybacza, także jest naszym orędownikiem, więc jeżeli ktoś ma na sercu jakieś rzeczy, które wymagają właśnie uporządkowania, to właśnie będzie ten czas. Ale zanim to nastąpi, to pamiętamy również z naszym zborem o prześladowanych chrześcijan, prześladowanych chrześcijanach i właśnie Grażynka przygotowała kolejne państwo, o których chcemy się modlić. Jest czas niespokojny, coraz gorzej się mają chrześcijanie. My mamy się jeszcze dobrze. Jak długo? Nie wiemy. I teraz będziemy się też również chcieli modlić o prześladowany Kościół, a później przejdziemy do uwielbienia modlitwy o ten Kościół, który tutaj będziemy się modlić o prześladowanych chrześcijan, ale również o to, abyśmy mogli później tą pamiątkę przyjąć w zgodzie i w prostocie serca. Pamiątkę poprowadzi Dawid. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Turcję. Turcja jest na 41. miejscu w rankingu prześladowanych chrześcijan. Populacja to 86 milionów, w tym 171 tysięcy chrześcijan. Główną religią jest islam. Turcja jest republiką prezydencką. Prezydentem jest Erdogan. Jeśli pamiętacie, gdy 3 tygodnie temu przedstawiałam Wam sytuację w Syrii, to wiemy, że prezydent Turcji Erdogan chce przywrócić Imperium Osmańskie. W Turcji jest bardzo silny nacjonalizm religijny w społeczeństwie i wywiera dużą presję na chrześcijan. Nacjonalizm i islam są ze sobą nierozerwalne. A każdy, kto nie jest muzułmaninem, zwłaszcza konwertyta, nie jest postrzegany jako lojalny Turek. Rząd turecki zakazuje zachodnim chrześcijanom wyjazdu z kraju z tureckimi małżonkami i dziećmi. Ujawnienie konwertyty, że jest chrześcijaninem, grozi rozwodem, utratą pracy, utratą do dziedziczenia praw rodziny. Chrześcijanie ze wszystkich kategorii wspólnot chrześcijańskich mają ograniczony dostęp do państwowego zatrudnienia i doświadczają dyskryminacji także w prywatnym zatrudnieniu, zwłaszcza gdy pracodawcy mają powiązanie z rządem.
Przynależność religijna jest nadal wpisywana w dowodach osobistych, a obecnie jest w elektronicznym chipie. Módlmy się za chrześcijan w Turcji, którzy żyją w społeczeństwie, gdzie nie są mile widziani, o ochronę i o świadomość Bożej miłości i łaski. Powstańmy, ja się pomodlę za Turcję. Panie kochany, dziękujemy Ci za kraj Turcję, że możemy się dzisiaj o niego modlić, że Ty, Panie, masz tam swoje dzieci, pomimo jest to garstka, prosimy Cię dla nich o wytrwałość, o to, aby, Panie, przez cokolwiek przechodzą, że nie mają pracy, są często postrzegani jako ci właśnie najgorsi. Prosimy Cię dla nich o wytrwałość, aby przede wszystkim widzieli to, co najlepsze jest przed nimi, że Ty, Panie, zabezpieczasz ich i, Panie, całą ich wieczność włożyłeś do ich serc. Panie, prosimy Cię także o tego prezydenta Erdogana, Panie, abyś właśnie także pokrzyżował jego plany. Wiemy, że chce przywrócić to Imperium Osmańskie, ale przede wszystkim Ty, Panie, możesz właśnie działać w jego sercu i aby on mógł, Panie, też stać się Twoją własnością. Wiemy, że od władzy bardzo dużo zależy, jaka ona jest. Czy jest, Panie, na służbie u Ciebie, czy właśnie wyznaje coś innego. Prosimy Cię przede wszystkim o wytrwałość dla tych, którzy Ciebie kochają. W imieniu Pana Jezusa się modlę. Amen. Będziemy mogli śpiewać dla Pana Boga, uwielbiać Jego święte imię i mamy ten przywilej, że nie jesteśmy prześladowani fizycznie i możemy tutaj teraz stać, by uwielbiać naszego Boga. Nikt nie jest jak Ty, nie pokona Cię nic. Tobie cześć, Boże, nic nie.
Moca Twa, Królestwo Twe. Będziemy śpiewać Tobie cześć, Boże, nic nie pokona Cię. Nikt nie jest jak Ty, nie pokona Cię nigdy nic. Na dźwięk Twoich słów niemożliwe się zmienia w cud. Nikt nie jest jak Ty, nie pokona Cię nigdy nic. Na dźwięk Twoich słów niemożliwe się zmienia w cud. Się zmienia w mądrość
uplanowałeś nas. Jeśli nie my, to skały będą wybić, śpiewać i żyję po to, by chwałę oddać Ci. Boże wszechwieczny i Królu nieba,
gramy każdy bój. Ześlij ogień, aby Kościół Twój mógł silny być. Twoją mocą wygramy każdy bój. Z Tobą zawsze wygramy. Ześlij ogień.
Możemy usiąść. Pozwólcie, że podzielę się paroma myślami, zanim przystąpimy do wieczerzy. Grupa może usiąść na chwilę, potem oni jako pierwsi przystąpią. Nie wiem, co mamy na myśli, kiedy myślimy o wieczerzy. Może myślimy o tym, co Pan Jezus uczynił dla nas na krzyżu. I to jest pierwsza słuszna myśl. To jest najważniejsze przy spożywaniu wspólnej wieczerzy pańskiej. Ale też to, o czym czytamy w Koryntian i w innych fragmentach Pisma odnośnie pierwszego Kościoła i czym charakteryzował się ten czas, szczególny czas wieczerzy pańskiej, to myślę, że wspólnota, miłość braterska. Kiedy apostoł Paweł mówił o wieczerzy pańskiej do Koryntian, mówi im tak. Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę. Jeden jest głodny, a drugi pijany. Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy nie gardzicie Kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić, za to was nie chwalę? Czym był ten problem w tamtym kościele? Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała ta wieczerza. Wiemy, jak spożywano Paschę, jak przystępowano do wspólnego jedzenia przy wieczerzy, jak było przy ostatniej wieczerze, o której wspominamy, kiedy Pan Jezus wziął chleb, łamał, wziął kielich i podawał uczniom. Ale tutaj widzimy, że problem był z egoizmem, z indywidualizmem. Myślę, że dzisiejsze czasy popychają każdego z nas do indywidualizmu. I wiecie, kochani, może być tak, że jesteśmy tutaj jako jednostki i każdy z nas jest pojednany z Bogiem. Każdy z nas przeprosił Pana za to, czym zawinił wobec Niego. Ale myślę, że bardzo ważną częścią jest, czy przeprosiliśmy, czy pojednaliśmy się ze sobą nawzajem. W ostatnim czasie czytam książkę, do której zachęcam i do której brat Adam mnie zachęcił, mi dał do przeczytania Maksimum Męskości. Może ktoś z was czytał, może nie. Bardzo zachęcam, szczególnie braci, mężczyzn. Jest tam opisany problem, który mamy w dzisiejszym społeczeństwie. Problem braku mężczyzn. Problem mężczyzn, nas, mężów, ojców. Że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Bardzo mnie siostry zachęciły. Ostatnio słyszałem, że powzięły takiego zadania, żeby bojować o mężów, mężczyzn w naszym zborze. Dziękuję, siostry, za te modlitwy. Kościół, my potrzebujemy mężczyzn, którzy po pierwsze traktują swój dom jako pierwsza komórka Kościoła. Tam, gdzie mąż naprawdę jest kapłanem, który rozmawia, ma relacje ze swoją żoną, wykłada Słowo Boże, naucza swoje dzieci, swoją żonę, jest przykładem w postępowaniu, w charakterze, w miłości, w poświęceniu. I to jest pierwsze miejsce.
najważniejsze miejsce, które Bóg nam daje. I to jest nasze zadanie, aby tam z należytą pobożnością, szacunkiem traktować to miejsce jako święte, miejsce rodzinne, miejsce, gdzie w pewien sposób nie powinno być choroby. Mam na myśli psychicznych, uczuciowych. W dzisiejszych czasach to jest epidemia. Dzieci, które mają rodziców, ale ich nie mają, są tak chore psychicznie, emocjonalnie, że w wieku wczesnych klas podstawowych myślą o samobójstwie. I to jest realne, to są statystyki. To nie jest coś wyssane z palca. Obyśmy jako chrześcijanie, jako mężczyźni, mężowie, jak i żony, które mają też swoją odpowiedzialność, żebyśmy po pierwsze zadbali o ten dom, o tą rodzinę. I chciałbym teraz zachęcić nas, czy siedzisz, bracie, siostro, ze sobą jako mąż, żona, czy może goście obok was. Jeśli czujecie w sercu, że macie po prostu przeprosić swoją żonę, męża za coś, może za dzisiejszy poranek, żeby był to czas takiego pojednania, bo ten czas wspólnej wieczerzy to nie jest właśnie, a ja tu najważniejszy, tylko ja tu przeprosiłem Pana, tam nie patrzę na innych, czy żona płacze, bo pokrzyczałem po niej, bo niesprawiedliwie osądziłem. No, najważniejsze jest moje serce. Nie, bo Bóg nie przyjmie tej ofiary. Pan Jezus powiedział, zanim przyjdziesz z ofiarą, a wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, pierwsze idź, pojednaj się. Więc jeśli jest taka sprawa. A oprócz tego, chciałbym, żebyś powiedział do może naszych gości, jakieś słowo, dziękuję, że jesteś. Dziękuję za twój uśmiech. Albo coś indywidualnego, co jest zbudowaniem dla ciebie, bracie, siostro. Podziękuj, że jesteś. Żebyśmy po prostu odczuli tą miłość wzajemną. Nieudawaną. To nie ma być takie udawane, że no fajnie, że jesteś. Ale coś z serca płynące. Naprawdę z miłości. I wierzę, że to jest Bożą wolą, żebyśmy zbliżali się do siebie nawzajem. Szczególnie właśnie przy pamiątce wieczerzy. Więc miejmy chwilę, może będzie radosny szum. Więc powstańmy i miejmy chwilę właśnie podziękowania, przytulenia, powiedzenia. Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że widzę uśmiechnięte twarze. Pamiętam, kiedyś byłem na pewnej społeczności i tak wypatrywałem osoby, które siedzą same. Siadłem koło pewnej dziewczyny i ona potem mi mówi, ale dlaczego siadłeś koło mnie? No i mówię, że widziałem, że sama siedzi i chciałem okazać taką miłość braterską. I z tego wywiązała się rozmowa i poznałem po prostu jej życie, świadectwo jej nawrócenia. To było dla mnie takie błogosławieństwo, a dla niej też, że no nie siedziała sama, że ktoś siadł, chociaż nie znał, siadł, przywitał się, uśmiechnął się. Niekiedy myślimy, że służba Boża to jest taka, no nie wiem, trzeba jakiegoś namaszczenia z wysokości, nie wiem, jakiegoś objawienia na niebie. Służba Boża często jest w małych rzeczach i jeśli będziemy wierni w tych małych rzeczach, Pan Bóg da i większe. Poproszę już braci, którzy
ze mną będziemy razem usługiwać wam przy wieczerzy. Myślę, że powstańmy. Apostoł Paweł mówi: ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament, nowe przymierze w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Amen. Panie, będziemy spożywać ten chleb, przypominając sobie Twoją ofiarę na krzyżu. To, że Twoje ciało zostało złamane, abyśmy my mieli życie, abyśmy mieli przystęp do Ojca, abyśmy otrzymali przebaczenie z naszych grzechów, obmycie tą krwią czyni nas wolnymi, świętymi. Dzięki Ci, Panie. Tak, Panie, ja również dziękuję za to, za Twoje ciało, za Twoją krew przelaną, za nasze winy. Tak, jestem Tobie wdzięczny za to, że możemy przyjść do Ciebie i prosić o wybaczenie. I jeśli to jest, Panie, z serca, Ty, Panie, nam wybaczasz. Tak, dziękuję Ci za to, że mamy też to miejsce, Panie, obok Ciebie w niebie, że pomimo wielu różnych potknięć, błędów, Ty, Panie, się litujesz i zerkasz, Panie, na nas. Tak, dziękuję Ci też, że ta ofiara jest przelana za każdego z nas, że nie jest to jakaś indywidualna sprawa, ale Ty, Panie, uratowałeś wszystkich ludzi. Tak, dziękuję Ci za to. Amen. Poproszę pierwsze grupę, aby przystąpiła. Potem zachęcam do modlitw dziękczynnych za to, co Pan uczynił dla nas, dla naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólny czas, który możemy mieć teraz. Bierzemy ten chleb, to wino. Chcemy traktować to poważnie, ze względu na to, co Ty uczyniłeś dla nas na krzyżu. Chcemy traktować poważnie jedni drugich,
jako współdziedziców zbawienia, jako naszych braci, siostry, jako członków, którego członkami ciała jesteśmy. Panie, tym bardziej chcemy, abyś poruszał się wśród nas, Panie, i rozlewał Twą miłość, Twą łaskę, żebyśmy mieli troskę o siebie nawzajem, począwszy od naszych domów, rodzin. Wybacz za to, co Ciebie nie chwali, Panie. Oczyś nas, Panie. I w tej chwili, Boże, błogosław nam, Panie. Amen.
mocy ducha i ognia nie bać bieg. Zabrzmi we mnie od nowa, zanurz mnie w mocy Boże, dziękuję Tobie za tą pamiątkę, za wszystkich nas tutaj zgromadzonych, za to, że mogliśmy wspólnie przypomnieć sobie tą przelaną krew, to złamane ciało. Tak, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami, że błogosławisz nam, że chronisz nas, Panie, od złego, od chorób. Tak, Panie, powierzam Tobie ten czas tutaj, pobłogosław nas, nastaw, Panie, nasze uszy, Panie, nasze serca na to, co będzie mówione, to, co będzie, Panie, zwiastowane, żebyśmy, Panie, mogli mieć ten chleb, Panie, duchowy do naszego ciała. Tak, dziękuję Ci. Amen. Zachęcam do pojedynczych modlitw w tej atmosferze dziękczynienia i wspólnoty, miłości, troski o siebie nawzajem. Pamiętajmy o tych, którzy nie mogą być wśród nas. Niech Pan ich posila.
możliwe do naszego, dla naszego zrealizowania, bo jesteśmy tylko ludźmi, Panie. Tylko z Twoją pomocą możemy cokolwiek uczynić, Ojcze. Dzięki Ci za zwód, który nam dałeś tutaj. Dzięki Ci, Panie, że dzisiaj mogliśmy tutaj przyjść, że możemy Ciebie pochwalać, wysławiać, śpiewać, Panie, na Twoją cześć pieśni, modlić się, głosić Słowo Boże. Panie, to jest Twoja łaska i dzięki Ci za nią, Ojcze. Dzięki Ci za okazaną miłość w Jezusie Chrystusie, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa nas tutaj błogosławi zgromadzonych, a także tych, którzy nie mogli tutaj przyjść na to miejsce. Panie, z różnych powodów Ty znasz. Dziękujemy Ci za wszystko. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie płynie w naszych żyłach krew, czerwona,
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy wspólnie modlić się o siebie nawzajem, Panie, o potrzeby, o sprawy. Panie, Ty wiesz o każdym z nas, który cierpi, który przechodzi przez jakąś chorobę, Panie. Prosimy Ciebie o naszego brata Władysława, Panie. Prosimy o Twoje posilenie, o Twoje uzdrowienie, Boże, ale przede wszystkim o Twój pokój dla jego serca, Panie, aby był pełen radości, nadziei i wiary. Panie, błogosławimy nasze siostry Natalkę, Anię, Julkę. Panie, o wszystkich nas, którzy może sercowe czy ciśnieniowe problemy. Panie, Ty wiesz o tym wszystkim, Panie. W Twoje ręce się powierzamy. Też jakieś grypy, które może krążą, Panie. O, Twoje posilenie, Panie, dla dzieci naszych, dla naszych organizmów, Panie. Ale przede wszystkim pragniemy modlić się o to, o czym mówiliśmy, o to, aby nasze domy stały się taką świątynią, gdzie jest kapłan, który wykłada Twoje słowo, które zachęca, który bojuje o domowników, Panie. Chcę modlić się o siebie, o innych moich braci, o to, żebyśmy stali w miejscu, gdzie mamy stać, na straży swoich domów, swoich rodzin. Nie zaplątanie w troski, sprawy tego świata, w biznesy, w różne rzeczy, ale żebyśmy byli kapłanami w swoich domach i abyśmy w tym miejscu też mogli usługiwać. A tutaj jako Kościół mogliśmy sobie wszyscy usługiwać, tak jak Ty obdarowałeś nas, Panie. Nasze siostry, braci, błogosław nam, prowadź jeszcze to nabożeństwo. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Poproszę brata Stanisława o usługę słowem. Brat po chorobie. Cieszymy się, że jesteś z nami. Ja też się cieszę, że mogę być. Wszyscy, każdy z nas doświadcza w jakiś sposób słabości tego naszego namiotu ziemskiego, tymczasowego, różnego rodzaju smutków, bólu. I tak właśnie. Także cieszę się, że jestem znowu, że możemy razem, że mogę ja razem z wami wpatrywać się w Chrystusa, myśleć o Nim, poddawać myśli, wsłuchiwać, polegając, oczekując Jego działania, Jego słowa, Jego mocy, Jego łaski. Dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, co ostatnio też Bóg używa, jeżeli chodzi o moje serce i umysł. I mam nadzieję, że życie też. To jest list Piotra. Pierwszy list Piotra jest szczególnym, przynajmniej ostatnio dla mnie. Oczywiście list do Rzymian jest potęgą. Efezjan pokazuje cały zamiar, Księga Objawienia, czasy od ostateczne i wypełnienie, zwycięstwo Chrystusa totalne w każdej dziedzinie, sferze i tak dalej. Więc całe Pismo jest przepiękne, potężne, ważne. W każdym momencie każdy z nas też na pewno innych słów, innych dotknięć, poruszeń potrzebuje. Potrzebujemy. List Piotra jest właśnie takim listem wyjątkowym na ten moment, przynajmniej dla mnie i dla wielu. I chciałbym dzisiaj podzielić się i dać taki może impuls do osobistego, głębszego przebywania z Jezusem przez słowa Piotra. I
pozwalania, żeby ta nadzieja, chwała, łaska przenikały wszystkie nasze cierpienia, bóle, zmagania, walki, czy te, które już doświadczamy, czy te, które będziemy z pewnością. W różny sposób każdy. I nie wiemy oczywiście, co przyniesie też czas przyszły tutaj i w ogóle widząc, obserwując to, co się dzieje. Chciałbym przeczytać tylko na sam początek i znowu jeszcze raz modlić się o to, by Bóg prowadził. A Bóg wszelkiej łaski, 1 Piotra 5, 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Ojcze, dziękujemy ci za te słowa prawdziwej, głębokiej, potężnej, wiecznej, żywej pociechy, nadziei. Słowa, przez które powołałeś i zapraszasz i umacniasz. Prosimy cię, abyś teraz mówił do każdego z nas, byś pobudzał nas do szukania ciebie coraz mocniej, coraz głębiej, twojej łaski, twojej przemiany, twojego wyzwolenia dla twojej chwały. Amen. Jest wiele przykładów. Chciałbym zacząć od, zanim przejdę do listu Piotra, jest wiele przykładów osób, ludzi w historii, całej oczywiście, osób, które przeszły przez cierpienie, prześladowanie i śmierć, wiemy o tym, zwycięsko nie wyrzekły się Chrystusa, nie wyrzekli się Chrystusa, wiary, zaufania, oczekiwania, nadziei. Wiele, wiele takich osób. W liście do Hebrajczyków czytamy w 10 rozdziale na przykład takie słowa, takie wyznanie i przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu, 10:32, wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością. Niezwykłe. Grabież waszego mienia. Wiedząc, dlaczego? Wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Chwały pełnej, wiecznej. Jest też oczywiście, gdy śledzimy historię Kościoła, widzimy pierwszych męczenników prześladowanych, Szczepan, kiedy był kamionowany. Był kamionowany i widział niebo, widział Chrystusa w chwale i miał siłę przyjąć, przebaczyć wrogom. Panie Jezu, przebacz im, nie policz im tego, co czynią. Znamy też historię Williama Tyndala, Husa, wielu innych reformatorów, tłumaczy Pisma Świętego. William Tyndal spalony na stosie za to, że przetłumaczył Biblię na język ojczysty angielski, co było wielkim przestępstwem w oczach. Ale był gotowy. Colson, Sołżenicyn, Johnny, Cory ten Boom, Wurmbrand, pastor rumuński, zniósł cierpienie, okrucieństwo ze względu na Jezusa.
Znamy też świadectwo Johna Newtona, Wilberforce'a i innych, ale też Jim Elliot i czterech misjonarzy. W książce, którą spisała Elizabeth Elliot, w której zawarte są dzienniki Jima Elliota i czterech misjonarzy, którzy udali się do Ekwadoru, do plemienia Waodani. I idąc do nich z miłością, będąc przed nimi otwarci, wydawało się, że ten pierwszy krok kontaktu został, że otwierają się drzwi dla ich wejścia z Ewangelią, miłością Jezusa do nich. Nagle zostali w 56 roku zamordowani a jednocześnie niezwykłe świadectwo tego momentu. Czekając na przyjście tych, którzy potem ich za chwilę ich zamordowali, ufali Bogu i śpiewali: polegamy na Tobie, nasza tarczo, nasz obrońco. Nie wyjdziemy sami przeciw wrogowi, silni Twoją siłą, bezpieczni pod Twoją opieką. Polegamy na Tobie, idziemy w Twoim imieniu. Idziemy z wiarą, czując naszą wielką słabość. Polegamy na Tobie, nasza tarczo, obrońco. Twoja jest bitwa, Twoja chwała. Kiedy przechodząc przez perłowe bramy splendoru, to tytuł też tej książki. Zwycięzcy, polegamy na Tobie, bramy splendoru, Ciebie, zwycięzcy, polegamy na Tobie do końca dni. Oddając siebie i swoje drobiazgowo przygotowane plany Bogu, który tak bezbłędnie przyprowadził ich aż tutaj, czekali na Indian. Przed 16:30 tego popołudnia spokojne wody rzeki Kuraraj obmywały ich ciała. Pięciu towarzyszy zamordowanych przez ludzi, których chcieli zdobyć dla Chrystusa. Świat nazwał to koszmarną tragedią, ale jak pisze Elizabeth Elliot, świat nie rozumiał prawdy zawartej. W drugim zdaniu credo Jima Elliota, jeszcze w 1949 roku, będąc studentem, żyjąc, zbliżając się, ucząc się od Chrystusa, doszedł do takiego momentu, kiedy zrozumiał, wyznał, przyjął takie słowa. Świat tego nie rozumiał. Wtedy. Nie jest głupcem ten, kto dodaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić. Niezwykłe wyznanie, pragnienie, wiara. I wiele jest przykładów takich osób, które... Johnny napisała książkę Niebo. Bóg nie uzdrowił, nie ją z paraliżu, ale w jej słabości, w jej bezradności, jej wiara, jej ufność, nadzieja, miłość Bóg używa dla swojej chwały, a ona tylko czeka, aż się spotka z Jezusem. Jej świadectwo, nadzieja to najlepsza rzecz. A ona czeka, aż wyjdzie na spotkanie z Jezusem w nowym ciele, rzuci wózek. A więc dlaczego byli gotowi oni i wielu innych znieść cierpienie, prześladowanie, odrzucenie? List Piotra pomaga nam to zobaczyć i przygotować się na cokolwiek będzie. Nie wiemy, ale wiemy coś za to wielkiego, innego, pewnego, rozświetlającego, uwalniającego. Dlaczego ten list został napisany przez Piotra? Piotr widzi chrześcijan, ich doświadczenia, ich cierpienie, cierpienia wielorakie, smutki, prześladowania, może też nieprzygotowanych, tak wynikałoby może z 4 rozdziału. Oni, ci chrześcijanie doświadczają cierpień, niektóre z nich, wspomnijmy, zobaczymy, wynikają z listu.
Oni cierpieli, ponieważ byli zasmuceni, doświadczani, ponieważ prowadzili pobożne życie i czynili dobro. Niektórzy z pogan obmawiają was jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym. Apostoł Piotr oczywiście wzywa i zachęca, aby oni prowadzili wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się dobrym uczynkom, wysławiali Boga. Albo w drugim rozdziale pod koniec mówi: albowiem to łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to łaska. W trzecim rozdziale Piotr pisze: któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego, ale chociaż nawet mielibyście cierpieć dla sprawiedliwości. Nie lękajcie się gróźb ich i nie trwóżcie. Doświadczali tego cierpienia, doświadczali gróźb. Dalej czytamy: lecz czyńcie z łagodnością, szacunkiem, broniąc się, mówiąc o nadziei, o wierze. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają wasze dobre chrześcijańskie życie, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Tego doświadczają. Albowiem, jeżeli taka jest wola Boża, lepiej jest cierpieć za dobre niż za złe. Czwarty rozdział: ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Dalej czytamy: dziwią się oni, że nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Tego doświadczają ci chrześcijanie, do których Piotr pisze słowa nadziei, chwały, mocy, zachęty, pociechy. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca. Wszakże jeżeli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, a raczej tym imieniem wielbi Boga. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy duszę swoją. I jeszcze dwa miejsca. Cierpią znieważanie z powodu: nie dziwcie się, jakby coś was niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się. Abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Tego doświadczają. I też wspomnieliśmy: nie oddawajcie złem za zło, obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie. A więc dlatego właśnie Piotr pisze, ponieważ był to rok 64, mniej więcej data napisania tego listu. Neron, Rzym, podpalenie, oskarżenie chrześcijan, zaczęły się prześladowania. To jeszcze nie były te największe, potężne, gdy chrześcijanie ginęli, byli porywani, ginęli na arenach. To przyszło za chwilę później. A więc oni byli przed tym. To byli chrześcijanie w Azji Mniejszej, rozproszeni w różnych miejscach. I co chciał, dlaczego ten list napisał? Czytamy w 5 rozdziale 12 werset. Spójrzmy. W związku z tym, co doświadczali i przed czym byli, apostoł Piotr mówi tak, albo dlaczego napisał ten list, 5 rozdział 12. Przez Sylwana, waszego wiernego wam, jak mniemam brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Słowo napominając nie jest takie jasne, nie oddaje dokładnie tego oryginalnego słowa, które jest podobne do słowa parakletos, pocieszyciel, Duch Święty, pocieszenie. Ale pocieszenie też nie oddaje do końca znaczenia tego słowa, bo Piotr nie chce tylko pocieszyć.
w jakiś tam emocjonalny i teoretyczny, intelektualny sposób, ale to słowo, w tym słowie zawiera się coś, co widzimy w innych miejscach. Apostoł Paweł, 12 rozdział, rozpoczyna tym słowem: wzywam was. Apostoł Paweł w liście do Efezjan zaczyna od 4 rozdziału: a więc dlatego, z powodu tej potężnej łaski i błogosławieństw, wzywam was. W Nowym Przymierzu jest to oddane słowem zachęcam. W innych jest pokrzepiam, dodaję wam otuchy, upominam. Ale zachęcam może niekoniecznie brzmi tak mocno, dynamicznie, jako wezwanie, zaproszenie do postawy, do tego, jak mam żyć w świetle tej niezwykłej, wielkiej, potężnej chwały, łaski, nadziei. Słowo wzywam, błagam. Oczywiście, że jest w tym pozytywne przedstawienie, zachęcenie, zaproszenie, ale jest to bardzo mocne wezwanie. I dalej apostoł Piotr mówi, upewniając, właściwie zaświadczając. Apostoł Piotr tutaj w tym liście chce powiedzieć, jak mamy żyć w świetle cierpień, prześladowań, smutku, krzywdy, śmierci. Apostoł Piotr jest bardzo praktyczny, powiedzielibyśmy dzisiaj. Jest duszpasterzem. List do Rzymian jest rozprawą teologiczną, która wymalowuje przed nami potęgę prawdy Ewangelii, myśli Bożej. Czasami jest złożony, niezrozumiały, trudny, ale potężny, wielki, konieczny, ważny. Rozprawa teologiczna. Ale tutaj apostoł Piotr jest pasterzem. Mówi, jak więc mamy żyć, doświadczając cierpień, smutku, ograniczeń, śmierci, bólu, krzywdy, obelg, znieważenia, pozbawienia majątku, życia, wszystkiego. Przyjaciół pisze do tych, którzy są rozproszeni, którzy są obcy, są wychodźcami, są pielgrzymami, mówi, jesteście tymczasowo tutaj. A więc dodaje otuchy, ogłasza łaskawe dzieła Boga w Chrystusie, oznajmiane, udzielane, pośredniczone przez Jego Ducha. Tutaj widzimy właśnie od razu na wstępie, musimy też zobaczyć, że apostoł Piotr jest tutaj ustami Chrystusa. Być apostołem to być ustami Chrystusa, więc sam Chrystus tutaj mówi do nas, do mnie. A więc mówi, żeby zachęcić, wezwać, powiedzieć, jak żyć, jak postępować i zaświadczyć. Gdy czytamy list Piotra, jeszcze takie spostrzeżenie, które ktoś rozpalił we mnie, dostrzegł, że w tym liście, ponieważ jest to słowo zaświadczyć, świadczy Piotr. Widzimy jego serce, które doznało miłosierdzia po tym, jak się zaparł. Był tak pewny siebie, swojej siły. Panie, ja miłuję Cię więcej niż wszyscy inni. Nie zaprę się Ciebie. Nie ulegnę strachowi, lękowi, wrogom. Wytrwam, zwyciężę, bo miłuję Cię. Ale widzimy, że w obliczu takiego doświadczenia, ataku, zagrożenia, śmiercią, zaparł się Jezusa. Ale za chwilę żałował, skruszony, złamany, zasmucony, przerażony tym, co zrobił. I wreszcie Jezus go odnawia, zachęca, spotyka po zmartwychwstaniu. Moglibyśmy się spodziewać, Piotr mógłby się spodziewać, że napomni, skrzyczy, złaja, nic z tego. Jezus z miłosierdziem, z miłością
mówi, zadaje trzy razy to samo pytanie, czy miłujesz mnie, Piotrze? Tak, miłuję cię. Także w tym liście widzimy serce Piotra, które świadczy, on sam przeżywa, on sam to tak właśnie żyje, tak walczy, tak ufa. W tych słowach, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie, choć go teraz nie widzicie, weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie. Kiedy zmartwychwstały Chrystus przyszedł, Duch Święty stąpił w dzień Pięćdziesiątnicy, ale kiedy Chrystus spotkał zmartwychwstały Piotra i okazał mu łaskę, miłosierdzie, zachęcił, wezwał, odnowił, to stało się przełomem, odnowieniem i Duch Święty, który stąpił na wszystkich, obietnica spełniona, Duch Święty zamieszkał, odnawia, wzmacnia, uwielbia Chrystusa, żyjąc w nas. To właśnie Piotr, czujemy jego serce tutaj. Piotr zachęca. W tym liście widzimy zachęty, wezwania, jak więc powinienem żyć w tym świecie, kiedy doświadczam cierpienia, słabości, bólu, prześladowań. Przeczytajmy 1 Piotra 3 do 9. Niektóre tylko fragmenty, ograniczymy się. Chciałbym taki rzucić ogólny tylko obraz, zachęty, impulsy niezwykłego słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego. W oryginale właściwie wielu komentatorów mówi, że nie jest to nakaz, ale forma tutaj i raczej kontekst sugeruje, że świadomość tego, widzenie tej chwały, tej nadziei, nieba, dziedzictwa, Bożej łaski budzi w nas naturalnie. Piotr nie mówi, no zmuście się wreszcie do radości pomimo smutków. Nie musi. Weselicie się. Jest tu słowo niezwykłe. Jeszcze tylko wtrącę. Jest tu słowo, które mówi o takiej niezwykłej radości, która wybucha jakby w ekstazie zachwytu, widząc, doświadczając coś nadzwyczajnego, wielkiego, radosnego, szczęśliwego. Oni widzieli, Piotr widział na pewno, apostoł Paweł na przykład w liście do Rzymian w 8 rozdziale 17 mówi, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu są niczym w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Tylko ten, kto widzi tę chwałę, rozumie sercem, duchem, umysłem. Może tak powiedzieć, może tak czuć. Utrapienia teraźniejszego czasu są niczym w porównaniu z chwałą. Albo w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem nam, którzy nie patrzymy, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk
przynosi nam przeogromną obfitość, wagę, brzemię, wartość chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co tutaj teraz przyjmujące, ale na to, co niewidzialne. Nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. A więc tylko ten, kto widzi, doświadcza to, co tu opisuje Piotr, tylko ten może potraktować właściwie odpowiednio cierpienia, doświadczenia, ból, krzywdę, obelgi, znieważenie i śmierć także. Mimo że weselicie się w tym, właściwie w tym wszystkim, co przed nami, co jest prawdą. Mimo że teraz na krótko, króciutko, w porównaniu do wieków, wieczności, czym jest 100 lat? Nieskończony miliard, miliardów, miliardów, miliardów. Nawet to nie wystarczy określić wieczność. Nie mówiąc już o jakości. Doskonałość, wyzwolenie, chwała, wolność, odkupienie, pełnia doświadczenia chwały Bożej, miłości Bożej, czystość, świętość, piękno, dobro, wewnątrz, na zewnątrz. Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus, gdy się odsłoni, przyjdzie, objawi się Jego chwała, moja wiara oczyszczana, nasza wiara oczyszczana przez doświadczenia, którymi Bóg kieruje. Ta wiara okaże się cenna, uwielbi Chrystusa. To niewyobrażalne, jak zareagujemy, kiedy zobaczymy chwałę Boga Chrystusa. Pomimo, a tu przeszliśmy różne cierpienia, różne słabości, ból, krzywdę, zło, walkę, zmagania. My to jeszcze tutaj nie tak wiele, jak inni chrześcijanie w innych miejscach na świecie. Możemy powiedzieć, że to, co my, to jest drobnostka. Ale i tak cokolwiek będzie, było. Gdy się objawi Jezus Chrystus, tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. I znowu to samo słowo. Wielka, potężna, wybuchająca radość. Szczęśliwa radość, niewysłowiona, chwalebna, pełna chwały, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. A więc te zachęty, właściwie tę nadzieję, którą tutaj maluje przed nami, opisuje, odsłania, nie wiedzielibyśmy o tym wszystkim, gdyby Bóg nie powiedział, nie objawił. Tę nadzieję, którą maluje, jest zachętą. Zobaczcie, jak wielkie i wspaniałe błogosławieństwa Bóg ma. Dlaczego zaczyna od uwielbienia Boga i właśnie przedstawienia, zarysowania tej wspaniałości, chwały, łaski, nadziei? Bo bardzo łatwo jest nam patrzeć najpierw na ból, cierpienie, które jak chmury przesłaniają słońce, horyzont. Naturalne jest, oczywiście. Ale tutaj uczymy się, że potrzebujemy sobie przypominać i że właśnie świadomość, widzenie sercem, jak mówi Paweł, uzdolnione przez Ducha Świętego, to
umacnia, uzdalnia do życia oddanego, zwycięskiego, które jest opisane, apostoł Piotr opisuje dopiero od pierwszego rozdziału, 13 wersetu do końca. I przedstawia, mówi, jak więc mam żyć? Więc ten wstęp jest, możemy powiedzieć, krótki. Możemy się go nauczyć na pamięć i nosić ze sobą. Jestem tego przykładem. Warto Rzymian 8 rozdział nauczyć się na pamięć też i nosić ze sobą w każdym miejscu. Te słowa rozpalają, pocieszają i pomagają nam myśleć. Więc apostoł tylko wymienię może w takim zarysie ten zakres zachęt. W pierwszym rozdziale mówi też od 10 do 12 wersetu, że to zbawienie, ta chwała, odkupienie, ta nadzieja była czymś w myśli Bożej od samego początku. Pismo Święte Starego Testamentu, wola Boża, prorocy, plan, słowa są w jedności totalnej skierowane na chwałę Chrystusa. Najpierw oczekiwano, później przyszedł. Teraz my oczekujemy drugiego przyjścia, wyzwolenia, objawienia chwały, odnowienia całej rzeczywistości. Prorocy zapowiadali, a więc jest jedność Bożego planu. Aniołowie żarliwie chcieliby wejrzeć w to, co my wiemy. Dalej od 18, pierwszy rozdział od 18 do 21 na przykład mówi, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego. Nasze wykupienie, nasza nadzieja, nasza chwała została zapłacona niezwykłą ceną. Nikt tak nie cierpiał, nikt nie będzie tak cierpiał jak Chrystus. Święty, nieskalany, czysty, niewinny, sam Syn Boży. Jego cierpienie było totalnie niezasłużone, ale Jego cierpienie było przyjęte przez Niego dobrowolnie, z miłością. Wszystkie zdobycze krzyża, Jego śmierci przebłagalnej, odkupieńczej mają niezwykłą wartość i są fundamentem, sednem naszego odkupienia, zbawienia, uświęcenia, uwielbienia, przyszłości. Widzimy tutaj, apostoł Piotr mówi o tym, że obietnice są trwałe w pierwszym rozdziale, że mamy przywilej. W drugim rozdziale opisuje, że jesteśmy ludem Bożym, mamy ten przywilej. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Nie myślę o tym tak. Chciałbym naturalnie często myśleć, przypominać sobie. Nie jestem jakimś tam. Absolutnie nie jestem. Oczywiście jestem grzesznikiem. Absolutnie nie jestem byle kim. Jestem kimś cennym. Jestem stworzony na obraz podobieństwo, ale grzeszny, upadły, ale odkupiony, ale stałem się dzieckiem Boga Wszechmogącego. Jestem dziedzicem, współdziedzicem z Chrystusem. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Być dziedzicem chwały, którą posiada Ojciec Niebiański. Niewyobrażalne. Nie myślę o tym. Nie widzę tego jeszcze tak, jak powinienem. I wiele innych błogosławień z tożsamości naszego nowego ja, naszej odrodzonej natury wewnętrznej. Nowego człowieka on tutaj opisuje.
Potem mówi o przykładzie Jezusa, co Jezus uczynił, trzeci rozdział, o tym, że możemy mieć pewność, ufność. I piąty rozdział, dziesiąty werset, jeszcze raz, niech te słowa utkwią nam w pamięci, przynajmniej tych słów zachęcam, wzywam, abyśmy, napominam, abyśmy się ich nauczyli na pamięć. Zachęcam. Raczej. Bo to jest pewność, że Bóg zatriumfuje. Że nie jesteśmy sami. Że jest nie tylko cierpienie, ale jest łaska i jest chwała. Zobaczmy te trzy słowa tutaj. Bóg wszelkiej łaski. Łaska to coś, czym Bóg obdarowuje, na co nie zasługujemy i co tylko On posiada. Moc, siła, mądrość, miłość, cierpliwość, dobroć, świętość. Nic z tego nie posiadam. Łaska to znaczy, że Bóg obdarza, daje wbrew temu, że nie zasługuje na to. Po prostu daje, bo z miłości, jako prezent. Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski, wszystkich łask, który was powołał do wiecznej swej chwały. A więc łaska, teraz chwała, wieczna chwała. Czy myślimy często o chwale, która jest przed nami? Johnny opisała to w książce Niebo. Niezwykle obrazowo możemy też posłuchać jej wykładu. Jest na DVD. Nadzieja to najlepsza rzecz. I przynajmniej częściowo tam troszeczkę sygnalizuje, jak ona sobie wyobraża niebo, spotkanie z Chrystusem, wyzwolenie, odkupienie, odnowienie, radość. I mówi, że będąc właśnie w wózku, będąc sparaliżowana, zmusza siebie, jest zachęcana, jest pobudzana, żeby myśleć o niebie, o Jezusie, o chwale, o Jego miłości, o przyszłości, o nadziei, o dziedzictwie, o tym, że będzie skakać, biegać w nowym świecie. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, wiecznej. W Chrystusie oczywiście, nie bez Chrystusa. W Nim, w jedności z Nim. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych, najpierw jest łaska, Bóg wszelkiej łaski, powołał do chwały. Po krótkotrwałych cierpieniach sam was do niej, co zrobi Bóg? Jaki Bóg ma plan, zamiar wobec ciebie i mnie? Z łaski przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Oczywiście wcześniej pisze, a więc takie jest dzieło Boże, Boga wszechwładnego. Wszechmocnego. Taka jest zachęta, taki jest triumf, zwycięstwo pewne. Oczywiście w międzyczasie widzimy, że nie jest to, my nie jesteśmy biernym klockiem. Jesteśmy odnowieni, by wierzyć, ufać. Na przykład cudowne są słowa w tym pierwszym rozdziale. Może już tylko na parę rzeczy zwrócę uwagę ze względu na czas. Zobaczmy, wróćmy do pierwszego rozdziału, werset piąty. Trzeci werset zaczynał się: błogosławiony niech będzie Bóg, który odrodził do nadziei żywej, ku dziedzictwu nieznikomemu. Będziemy dziedziczyć to, co Ojciec posiada i współdziedziczyć z Chrystusem. I teraz to jest zachowane w niebie dla was. To jest czwarty werset. I też jeszcze wtrącę jednak, jest tutaj wyjątkowy zwrot, który nie widać. Może nie dostrzegamy, po prostu często te słowa, sformułowania nam uciekają, mi uciekają. Jest zachowane w niebie dla was. Nie dla nas wszystkich, ale dla was cierpiących,
prześladowanych, pielgrzymów, uchodźców, wychodźców, którzy się nie liczą w społeczeństwie. Ono jest zachowane w niebie, trzymane. I teraz, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście. To strzeżenie to też takie w oryginale greckim, Nowym Testamencie jest to słowo takiego, możemy powiedzieć, żołnierza, strażnika, który strzeże, chroni, broni przed wrogami z zewnątrz, ale też Bóg strzeże nas swoją mocą przed wrogiem, jakim jest grzech we mnie. Diabeł, świat, wszyscy inni wokół. On nas strzeże. Zobaczmy, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę. Wiara jest tym instrumentem, kanałem, ale więc ufając, jestem strzeżony. Albo jestem strzeżony, bo Bóg rodzi, udziela, wzbudza moją wiarę. Jak moja wiara rośnie? Niekiedy myślę i skupiam się na mojej słabej wierze, co zrobić, żeby moja wiara rosła? Przeciwnie, muszę odwrócić wzrok od siebie i patrzeć na Chrystusa. Kim On jest? Co uczynił? I do tego zachęca wyraźnie na przykład list do Hebrajczyków, prawda? Pamiętamy te słowa, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar, grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, doskonalącego moją wiarę, który dla oczekującej go radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i został uwielbiony. Patrząc na Jezusa, moja wiara rośnie. Więc niektórzy komentatorzy mówią, że tutaj to połączenie, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, zawiera w sobie coś takiego, może dla nas to sformułowanie jest, czasami odbieramy, ja muszę wierzyć i wtedy Bóg strzeże. Ale niekoniecznie tak musi być. Raczej patrząc na kontekst i Nowego Testamentu, wiara też jest darem. My nie rodzimy w sobie, nie stwarzamy w sobie silnej wiary. My byliśmy martwi, zanim uwierzyliśmy. On wzbudził z nas albo odrodził. To nie było tak, że uwierzyłem i Bóg mnie odrodził. A więc jesteśmy strzeżeni, to jest wielkim błogosławieństwem, to jest tą zachętą, nadzieją. A więc Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałają, aby rozwijać, dać rozwijać nowe życie w nas. Duch Święty uświęca ku posłuszeństwu. Duch Święty w nas. A więc nasza przeszłość jest przebaczona, teraźniejszość jest chroniona, przyszłość zapewniona. Sposób życia jest opisany od 13 wersetu i dalej. 13 werset mówi, dlatego okiełzawszy umysły wasze, trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I od 14 wersetu zaczyna, mówi praktycznie, jak mamy się zachowywać, jak postępować, jak myśleć, jak reagować, jak czuć, co wiedzieć. Więc ten 13 werset, powiedzielibyśmy, odbija trochę. Piotr świadczy, muszę wam powiedzieć, że wtedy, kiedy się zaparłem Jezusa, to nie myślałem trzeźwo, nie widziałem chwały, nie włączyłem umysłu do działania, umysłu oświeconego Ewangelią, Chrystusem, chwałą, prawdą. Dałem się znieść przez prąd moich słabych emocji, grzesznych emocji,
I czyli apostoł Piotr mówi, włącz umysł do działania. Myśl, zacznij myśleć. Chrześcijaństwo nie jest bezmyślnym życiem, którym poddaje się w nurt jakichś tylko niektórych różnych i dobrych i złych emocji, wrażeń, ale chrześcijaństwo jest życiem, w którym Duch Święty działa, otwiera mój umysł naprawdę tak potężny, które potrzebuje co chwilę coraz mocniej widzieć, być przekonanym. A więc Bóg wyposaża do życia w realnym świecie. Bóg wyposaża, przygotowuje do życia w świecie wiecznej chwały. A więc to jest odpowiedź Piotra na pytanie o cierpienie. Piotr od razu na początku mówi w pierwszym rozdziale, z tego się weselicie, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu oczyszczone, wypróbowane. A więc Piotr mówi od razu, Bóg czuwa nad tym, jakie cierpienia, jakie doświadczenia, smutki będziemy doświadczać. One wszystkie służą oczyszczeniu, udoskonaleniu wiary, zaufania do Chrystusa. Sprawdzają, oczyszczają, będą obronione w dniu sądu. Podróżujemy do domu Ojca. Oczekujemy dnia, w którym Jezus powróci. I to są prawdy, o których Piotr pisze i które potrzebujemy w naszym sercu rozwijać, rozpalać. I niech Bóg nas prowadzi w tym, jak jesteśmy w różnych doświadczeniach, które przechodzimy i będziemy przechodzić. I niech te słowa z 5 rozdziału, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie, jego jest moc. Bóg wszelkiej łaski, wieczna chwała, cierpienia są krótkie. Psalm 16, werset 11 kończy się słowami: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosze po prawicy Twojej na wieki. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, który przemieni znikome ciało nasze, postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko sobie poddać może. W tej nadziei bowiem zbawieni jesteśmy, odkupienia, uwielbienia, chwały, zwycięstwa. Ten list zachęca więc, Bóg nas zachęca do tego, byśmy oczekiwali, polegali na Jego łasce, patrząc w przyszłość, widząc przyszłość, żyjąc tutaj w oparciu o Jego moc, Jego obecność, siłę, mądrość, łaskę, dobroć. Amen. Powstańmy, żeby powiedzieć naszemu Ojcu Niebieskiemu, jak bardzo potrzebujemy, jesteśmy wdzięczni za tą niepojętą, niezasłużoną, wielką, nieskończoną łaskę za cenę śmierci, krzyża Jezusa. Ojcze, kiedy widzimy Twoją miłość oczami, Twoją łaskę, miłość, chwałę, nadzieję, dziedzictwo, moc Twoją w Twoim Słowie, kiedy otwierasz nasze oczy przez Ducha Świętego na tę chwałę, na tę nadzieję, na tę łaskę, wtedy jesteśmy w stanie przejść, wtedy jesteśmy w stanie miłować.
jesteśmy w stanie żyć i rozwijać to nowe życie, które Ty stworzyłeś w nas, bez Twojej łaski na co dzień, z chwili na chwilę. Wyznajemy, że tak często jesteśmy wpatrzeni w to, co widzialne, ziemskie, w cierpienia, ból, krzywdę, braki, niedostatki, słabości, a za mało wpatrujemy się w tę nadzieję, jaką Ty sam jesteś. Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszym źródłem siły, łaski. Wybacz nam chwile, w których wątpiliśmy, zapieraliśmy się Ciebie, wybieraliśmy różne bóstwa, bożki tego świata. Żyliśmy według pożądliwości, grzesznych emocji, ego, pychy, ślepoty duchowej, zamiast miłować, szukać, pragnąć, polegać, czerpać z siebie łaska za łaską. Panie, dziękujemy Ci za to, że otrzeźwiasz, że budzisz, że otwierasz nasze oczy, pokazujesz i okazujesz łaskę przebaczenia i łaskę odnowienia. Potrzebujemy cały czas i wiemy, że ta łaska jest za cenę krzyża śmierci niewinnego, czystego, nieskalanego Baranka Bożego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Panie, pomóż nam widzieć Twoją chwałę, Twoją nadzieję, Twoją łaskę, Twoje błogosławieństwa, wpatrywać się i wtedy i w ten sposób reagować na wszystko to, co Ty dopuścisz, dozwolisz, co zaplanowałeś, że będzie nas oczyszczać, doświadczać wiarę, nasze zaufanie, poleganie na Tobie. Ucz nas, oświecaj, chroń. Dziękujemy Ci, że obiecujesz, że Ty będziesz strzegł Twoją mocą. Sami nie jesteśmy w stanie chcieć, pragnąć, żyć, decydować, miłować. Wzbudź na nowo naszą miłość do Ciebie, pokazując Twoją miłość. Ożyw, wzmocnij, prowadź każdego z nas dla Twojej chwały w doświadczeniu Twojej miłości i łaski ciągle na nowo. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję bardzo za słowo. Nabożeństwo zbliża się do końca. Ja zapraszam po nabożeństwie do pomieszczeń obok, gdzie możemy jeszcze porozmawiać wspólnie, spędzić wspólnie czas przy kawie, ciście, herbacie. A teraz zaśpiewam jeszcze ostatnią pieśń, w czasie której zbierzemy dobrowolną ofiarę na potrzeby tutejszej społeczności i zboru. Chcę, by
kochany Panie, chcę Ci podziękować za to nabożeństwo. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo i za to, że Ty, Panie, uzmysławiasz nam, Panie, że Ty jesteś zawsze blisko nas, niezależnie od okoliczności, Panie. A w cierpieniach, jakie przechodzimy, Ty, Panie, dajesz nam nadzieję, Panie. Ty jesteś ponad tym wszystkim i dajesz nam rozwiązanie każdej sytuacji. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę na krzyżu, za to, że Ty nas wybrałeś, Panie, do tego, abyśmy byli Twoimi dziećmi, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która tu dzisiaj mogła być, za wszystkie te osoby, które będą nas słuchać, będą właśnie słuchać tego słowa. Niech to słowo, Panie, wykonuje pracę, Panie, w nas, abyśmy, Panie, przynosili właściwy owoc w tym czasie, który Ty nam wyznaczyłeś. Amen. Zapraszam wszystkich do sali obok, jeszcze na wspólne rozmowy. I życzę wszystkim błogosławionego tygodnia, abyśmy się tu mogli spotkać za tydzień o 10:00 na nabożeństwie.